Powinniście rozumieć, że reżim komunistyczny nie może tolerować jakiejkolwiek grupy ludzi, której nie kontroluje, nawet małej grupy, ponieważ fundamentem władzy komunistycznej jest monopol na prawdę. Oni mają rację, a wszyscy inni są w błędzie. A w Polsce to nie była mała grupka, to było 10 milionów ludzi. Jasne, że się tego wystraszyli. Utrata samej Polski byłaby czymś fatalnym. Byłby to koniec Paktu Warszawskiego. Byłby to koniec ich kontroli nad wschodnią Europą. To byłaby katastrofa. Oglądając nasze filmy na www.aha.pl, wspierasz powstawanie nowych.